Paweł II. Prawdziwy przyjaciel, ojciec dzieci i młodzieży całego świata. Papież kochał dzieci, lubił się z nimi bawić. Nakrywał je swoim płaszczem, całował, błogosławił. Przekonywał, że w wydarzeniach związanych z Dzieciątkiem Betlejemskim można rozpoznać los dzieci na całym świecie. Bo dziecko jest radością rodziców, kościoła, społeczeństwa, ale też cierpi i podlega zagrożeniom. Dzieci dorastają z nienacka, przez miłość. Potem tak nagle dorośli, trzymając się za ręce, wędrują w wielkim tłumie. Serca schwytane jak ptaki. Profile wrastają w ziemię, a w półmrok. Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. Trzymając się za ręce, usiedzi cicho nad brzegiem. Pień drzewa i ziemia w księżycu. Niedoszeptany trójkąt. Mogły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę. Czy zawsze tak będzie? Pytam. Gdy wstaną stąd, pójdą? Albo też jeszcze indziej. Kielich światła nachylony wśród roślin odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nieznane dno. Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć? Czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?